Radio Zet opublikowało w swoim serwisie internetowym sprostowanie w sprawie kłamliwego artykułu, w którym powielone były nieprawdziwe informacje o dyrektorze Radia Maryja ojcu Tadeuszu Rydzyku. Mowa o artykule, który został opublikowany na portalu internetowym wiadomości radioz.pl 6 maja bieżącego roku. W materiale prasowym powielane były nieprawdziwe informacje, że ojciec Tadeusz Rydzyk prowadzi liczne biznesy. W artykule była też mowa, jakoby Fundacja Lux Veritatis w 2009 roku stała za sprzedażą otrzymanej wcześniej nieruchomości. Adwokat reprezentujący ojca Tadeusza Rydzyka, mecenas Karol Prawda, wystąpił o publikację sprostowania. Sprostowanie zostało opublikowane na stronie internetowej rozgłośni wiadomości radioz.pl. W związku z opublikowaniem w dniu 6 maja 2024 roku na stronie internetowej wiadomości.radioz.pl artykułu pod tytułem "To jedna z największych tajemnic ojca Rydzyka. Wszystko to zawdzięcza seniorkom". Informuję, że artykuł ten zawierał informacje nieprawdziwe. Nieprawdziwą jest informacja, że ojciec Tadeusz Rydzyk prowadzi liczne biznesy, bowiem nie prowadzi żadnych biznesów. Nieprawdziwa jest informacja, że opisana w artykule nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym była wystawiona do sprzedaży przez spółkę powiązaną z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.